Audi. Thank you.
interesting is it? Mi tak na szybko jest 34-35 wychodzi. Ma ktoś podobne przeliczenia? McLaren ile powinien spalić? Thank you.
Chłopaki, słychać mnie? Tak, słychać tak, dobrze. Słychać dobrze, tak.
Seria Fir? Co to miało być? Come on. Tak, na się na niego.
tutaj DRN, jak coś to mi wyprzedzacie, ja muszę do pitu, bo nie mam aero przez Fira. Xamin, jak chcesz, to wyprzedzaj.
inside. Clear left. Yellow flag. Car left. Clear left. Clear left. Sorry, że przerywam, ale ten zjazd do pitu to tam za tą linią jest chłopaki 80, możecie szybciej jechać. Pierw trzeba się nauczyć. Nie, tylko mówię.
Powodzenia, panowie. Powodzenia. I ostrożności na początku. No i przy dublowaniu, nie, też panowie, lepiej odpuścić na prostej niż iść w jakiejś świętej sekcji, także pamiętajcie. Bo szczerze mówiąc, pierwszy raz jadę w semi-pro, zawsze pałem i tam były różne jaja przy dublowaniu. Powodzenia i pamiętajcie, że trochę cięższymi miotami idziemy. Powodzenia. Powodzenia. Clear right.
Car right. He's still there. Thank you.
those track limits or we'll get a penalty. Track limits, we don't want a penalty. Pit in now.
front is increasing. It's now 1.8 seconds. Be warned about track limits. Blue flag. Right side's clear.
A co tu się odwaliło? Jak to wyścig? Dobre. No ja jestem w szoku, to jest po prostu najgorszy tor w całym sezonie, najgorzej mi szły prekwale i najlepszy wynik do tej pory. No to gratulacje. Ja najlepszy tor. Ci no, trochę tam wkurgałem chyba, nie? Długo jechałeś za mną. Atlanta gorszy. Ja, no dobrze by było. Ale Spike, jak mi podjechałeś pod koniec, to się mocno spociłem to ostatnie okrążenie. Dzięki za walkę. A no, dzięki panowie, fajnie było. Dzięki. No to chyba, że nie pochodziliśmy. Chyba karę dostałem przez ten pit lane. Tak też myślałem. Też dostałem. Co no. Tam się stało za mną? Tej PLP było nieubłagane. Ale przez PLP się za szybko wjechałeś do pitu. No za szybko wjechałem do pitu po prostu i mi, wiesz, waliło drive-thru. Dlatego zawsze tam miałem dzwona jednego i też tam straciłem parę pozycji i tak kurwa generalnie, ale dobre tempo. Nie no, ja jestem zachwycony, moim zdaniem lepszy wynik. A były jakieś dziwne bomby? Bo nie widziałem, żeby coś dziwnego działo. No, no, nie. Fir skasował na dzień dobry na kwalach, a później w ogóle dziwne rzeczy robił podczas dublowania. Znaczy, to dużo się działo. Tam. To Porsche się chyba mocno ślizgało, tak widziałem Fira. Nie wiem, jakoś dziwnego dzwona, nie wiem, co się stało, muszę przeanalizować właśnie. A ja poza speedem właściwie czysty wyścig z 14 na 7. No spoko, jestem zadowolony. Ponownie, jeżeli ktoś na jednych tych oponach? Wycięło się, ale to słyszałem o jednych oponach. Piotr Cigalewski jechał. Ponownie, jeżeli ktoś na... No tak, oprócz mnie w sumie. A, no dobra. Na meda. Ja z tą czasami na SRS-ie się ścigam, nie wiem czy zauważyłeś. A jaki masz nick? Filipowski. A, ponownie, ktoś na... No tak, oprócz mnie. No ja właśnie próbowałem jechać na pełnym baku i na jednych oponach. No dobrze wyszło. Ja z tą czasami na SRS-ie się ścigam, nie wiem czy zauważyłeś. Ja na medy zmieniłem chyba jednej trzeciej. Filipowski. No gdyby nie karny pit stop, to byłbym czwarty. No ale życie. Fajny wyścig. Dla mnie najlepszy chyba tego sezonu. No dobra panowie, dziękuję za ten, za wspólną zabawę. No dobrze wyszło. Dzięki za fajny sezon. Jakby nie patrzeć, czas pożegnać. No. Sezon był naprawdę świetny. Do zobaczenia na Patusa. Pit stop to byłbym czwarty. Na Patusa? Ale powiem wam, ten wyścig, ja takie, nawet jak obitki były, obcierki takie, no to można było jechać, nie było jakichś takich ostrych. Zderzeń zauważyłem. Na początku były trochę. No obcierki takie, nie lekko aero poszło, ale jakoś nie mocno. Dobrze wyszło. Dzięki za fajny sezon. No bardzo fajnie patrzeć, czas pożegnać. No. Sezon był naprawdę świetny. Ręce mi odpadają. Do zobaczenia na Patusa. Pit stop to byłbym czwarty. Na Patusa? Dobra panowie. Dzięki, na razie, trzymajcie się. Ten wyścig, ja takie, nawet jak obitki były, obcierki. Powtórz pytanie, bo nie zrozumiałem. Jechać, nie było jakichś takich ostrych. Zderzeń zauważyłem. Dało się zalać? Ja. BMW też mogłeś zalać, no cały. No ja miałem 88 litrów. No obcierki takie, nie lekko aero poszło. No musiałem zjechać to po jeden litr. Dzięki za fajne. Chusteczkę złapać, żeby potoczyć i dalej jechał. Dokładnie, tylko później miałem karny pit stop, bo speedowałem w tym pistopie. Na Patusa? Dobra panowie. Dzięki. Nie mogę tego wyczuć, w którym momencie trzeba zahamować na tej alei dojazdowej. Znaczy wiesz, jak tam było takie po prawej czerwone i się kończyło to czerwone, to ja wtedy hamowałem i no trochę przed miałem 70. A kolejny raz sobie...